Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w miejscowości Radunek w województwie kujawsko-pomorskim, które tradycyjnie przywitało nas piękną pogodą i słońcem. Będziemy dzisiaj bić rekord w zbiorach pszenicy ozimej. Jest z nami właściciel gospodarstwa, Wojtek Nowiński. Wojtku, cały sezon stosowałeś technologię Idę po rekord. Powiedz, jak oceniasz stan plantacji? Jesteśmy przed samym zbiorem tak naprawdę. Uważam, że plantacja jest utrzymana na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że plon będzie wysoki, jednak waga oceni. Sprawdzimy. Jest z nami też opiekun klienta. Marcinie, powiedz, jak układała się współpraca? Współpraca układała się bardzo dobrze, była rozwojowa, dynamiczna. Reagowaliśmy na każdy po prostu czynnik klimatyczny i inne rzeczy, tak? A propos czynników klimatycznych, jak układał się ten sezon? Sezon zaczął się dość nietypowo, bo było bardzo sucho, tak? Była chłodna wiosna, później było już troszkę lepiej, ale zobaczymy po plantacji, jak końcowy wynik po prostu się nam ułożył, tak? Zapraszamy na materiał. Obiektywizmem tego wszystkiego, czy to Biuro Rekordów, jest z nami przedstawiciel, pan Paweł Chwalibuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedz nam o swojej przygodzie z rekordami. Zajmujemy się rekordami zarówno Polski, jak i rekordami Guinnessa. Przeprowadzamy klientów przez cały proces od uzyskania wytycznych do rekordu poprzez certyfikację i weryfikację. Uchylmy rąbka tajemnicy. Powiedz, na czym polega Twoja praca, kiedy przyjeżdżasz na pole i rozpoczynają się żniwa? Dzisiaj jestem w roli sędziego, także moim zadaniem jest prawidłowe zmierzenie całego pola, a następnie będziemy ważyć uzyskany zbiór pszenicy, także no, będę kontrolował, czy wszystko dokładnie zostało zważone i będziemy mogli na tej podstawie ocenić, ile dokładnie wynosił plon. Bardzo dziękuję za rozmowę i w takim razie do dzieła. Dzięki. Mamy nowy rekord, 11,1 tony z hektara. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, przed wjazdem kombajnu, liczyłeś, Wojtek, na dobry plon. Powiedz mi, czy myślałeś o takim wyniku? No, myślałem, że będzie mniejszy. Także technologia Idę po rekord i zastosowanie preparatu Blue N przyniosło wymierne korzyści. Myślę, że tak. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla właścicieli gospodarstwa. Ja też się nie spodziewałem takiego wyniku. Jestem zaskoczony, ale mile oczywiście i myślę, że w tym rok, na przyszły rok zrobimy na 100 hektarach z panem Marcinem Staneckim i liczę też na te 11 ton. Jeżeli nie będzie, no to ja nie wiem. Musi być. Musi być. Musi być. Serdeczne gratulacje. O, dziękuję bardzo.